Naszym dzisiejszym gościem jest kandydat na burmistrza pan Grzegorz Haraśnie. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Proszę pana, w sumie chyba wszyscy mieszkańcy Łowicza po ogłoszeniu pana kandydatury zadawali sobie pytanie, dlaczego Łowicz? Dlaczego Łowicz? Dlatego, że ja już tu 4 lata pracuję. To po pierwsze, Łowicz mi się bardzo podoba. I kiedy pojawiła się taka propozycja Platformy Obywatelskiej Łowickiej, czy bym nie kandydował, więc po dłuższym namyśle zaakceptowałem tą propozycję. Ta propozycja padła bardzo późno ze strony partii i późno też została ogłoszona. Dlaczego? Tak, wcześniej był problem z kandydatem Platformy, natomiast powstało przekonanie, że Platforma powinna wystawić kandydata, no i wtedy pojawiło się moje nazwisko. Myślę, że ta droga, którą przeszedłem, ona to powodowała, to, że tą propozycję mi złożono. Wgłębiając się w pana program wyborczy, stawiacie głównie na porozumienie między gminami dotyczące terenów inwestycyjnych. Proszę powiedzieć, czy jest realna szansa na pozyskanie nowych inwestorów w Łowiczu? Szansa zawsze jest. Oczywiście, jeśli nic nie będziemy robić, to tej szansy nie będzie. Natomiast mówimy o współpracy, bo dzisiaj na terenie miasta tych terenów inwestycyjnych nie ma, jeśli są, to w różnych częściach miasta i niewielkie działki. Natomiast musimy zacząć współpracować i z gminami, i ze starostwem powiatowym, nie tylko w sprawie terenów inwestycyjnych, ale w każdej właściwie dziedzinie. Dzisiaj ta współpraca nie istnieje. Niektórzy mówią, że między starostwem a urzędem miasta panuje nienawiść. To zmienić się musi. Ja dam przykład następny tego, o czym powinno się rozmawiać. Łowicz to 40% powiatu łowickiego, 40% mieszkańców. Szpital ma dzisiaj bardzo poważne problemy. Miasto nie może udawać, że to nie jest jego problem, bo to, ten problem dotyczy również mieszkańców Łowicza. Proszę powiedzieć wobec tego, w którym kierunku powinien iść handel w Łowiczu? Są dwie rzeczy. To, co by się chciało, i drugie to, co wymusi rynek. Dzisiaj o tym wszystkim decyduje rynek i te inwestycje w handlu, które się pojawiają, one będą o tym decydowały. Miasto oczywiście może troszkę posterować. Ja powiem, co mi się by podobało w Łowiczu. Bardzo bym chciał, żeby ulica Zduńska odzyskała ten charakter, który miała przez setki lat. No trudno sobie wyobrazić, żeby reprezentacyjna ulica handlowa w mieście handlowała używanymi ciuchami. Myślę, że z czasem tak się stanie, że na tej ulicy będą sklepy bardziej ekskluzywne, będą kawiarnie, restauracje, gdzie ludzie będą mogli spędzać wolny czas, ale również wydawać pieniądze. Powiedział pan o problemach łowickiego szpitala. Czy według pana jest jakaś recepta na uzdrowienie i na wzajemne porozumienie miasta z powiatem odnośnie służby zdrowia? Rzeczywiście, no ja sobie nie wyobrażam braku porozumienia. Z tego, co obserwuję, z tych informacji, które do mnie docierają, to jest problem personalny, bo przecież interes jest wspólny i powiatu, i miasta, a celem jest dobrobyt i dobre samopoczucie mieszkańców Łowicza. Tutaj to jest taka realna polityka. Mogę kogoś nie lubić, natomiast muszę z nim rozmawiać, bo mamy mimo wszystko wspólny cel. Gro osób dojeżdża do pracy, do większych miast. Proszę powiedzieć, czy w jaki sposób zahamować ogólnie zjawisko wyprowadzania się, odpływu młodych ludzi z Łowicza? Ja powiedziałem, że moim priorytetem będzie praca. Mimo że formalnie nie jest to zadanie własne gminy, to dzisiaj nie ma ważniejszego celu dla wszystkich tych, którzy mogą o tym decydować, którzy mogą pomagać, którzy mogą skłonić, żeby ta praca w Łowiczu się pojawiła. I to jest podstawowe dzisiaj zadanie. Z kilku względów. Jeśli nic nie zrobimy na tej płaszczyźnie, to ten proces będzie następował. Coraz więcej młodych ludzi będzie stąd wyjeżdżało.
Dodatkowo na to się nakłada to, że majętni mieszkańcy Łowicza, tak jak i innych większych miast, wyprowadzają się poza granice swojego miasta, a zatem wypływają ich podatki, które powinni płacić w Łowiczu, a płacą w sąsiednich gminach. Proszę zwrócić uwagę, jak się świetnie rozwijają te obwarzanki wokół miast. To jest tym również spowodowane. Co należy zrobić? Praca przede wszystkim, dlatego mówimy o terenach inwestycyjnych, o tej współpracy. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba usiąść do dialogu z przedsiębiorcami. Dzisiaj on kuleje. Formalnie jest jakaś rada społeczno-gospodarcza, natomiast ja rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami i skutki tej rady są żadne albo niewielkie. Natomiast trzeba usiąść i porozmawiać o rzeczywistych problemach Łowicza. To jest obopólny interes, również przedsiębiorców, bo poprawa sytuacji gospodarczej miasta to również ich dochody. Więcej pracy w mieście to zwiększają nam dochody również i budżetu miasta. Dzisiaj ten budżet właściwie się kurczy. Proszę zwrócić uwagę, ile wynosił 3 lata temu. Ja wiem, że wtedy były inwestycje, natomiast no, kierunek jest niepokojący i trzeba całą energię włożyć w to, żeby ten kierunek odwrócić. Jeśli mówimy już o tych osobach, które wyjeżdżają za pracą albo dojeżdżają do większych plus miast, to są nieprawdopodobną zupełnie wartością dla miasta, dlatego że oni pracują poza Łowiczem, ale pieniądze, podatki płacą tutaj, tutaj wydają pieniądze i trzeba o nich zadbać. Z tych informacji, które otrzymuję, z wielu ludzi młodych jest wokół mnie, to nawet najprostszych rzeczy nie można zrobić w mieście. Skorelować pociągów razem z autobusami, no to wydaje się co najmniej dziwne. Powinniśmy na nich huchać i dmuchać i o nich bardzo dbać, bo są bardzo dużą wartością dla miasta. W jaki sposób jeszcze można pomóc tym ludziom, którzy pracują, nie wiem, w Warszawie, w Łodzi, w Sochaczewie, w Kutnie? Powiedział Pan o połączeniach, o skorelowaniu komunikacji miejskiej. Czy coś jeszcze, w jaki sposób można im pomóc, żeby im lepiej, może nie tyle co lepiej się żyło, ale żeby w lepszy sposób mogli dotrzeć do tej pracy? Komunikacyjnie Łowicz jest położony bardzo dobrze i ta komunikacja drogą autostradową, koleją jest wręcz wymarzoną. Ten problem, który mają ludzie dojeżdżający do Warszawy, to mają taki sam problem, jeśli chodzi o czas. Ludzie, którzy mieszkają na jednym końcu Warszawy, a dojeżdżają na drugi koniec Warszawy, więc nie jest to wielki problem. Natomiast chodzi o to, żeby tych ludzi na stałe związać z Łowiczem. My wierzymy, że się ta praca pojawi w mieście, że młodzi będą chcieli tutaj zostać, dlatego wbrew temu, co mówią niektórzy, my proponujemy budowę żłobków i przedszkoli. Taka nasza propozycja takiego kompleksu na Górkach, bo bez tego dzisiaj już nie funkcjonuje. Kilkadziesiąt lat temu jeszcze to babcie to załatwiały. Dzisiaj tego nie ma i raczej już nie będzie. Ale myśląc o osobach starszych, w tym kompleksie, który proponujemy, również umieściliśmy dom dziennego pobytu dla osób starszych. Był Pan wiceprezydentem Tomaszewa Mazowieckiego. Jeżeli te wybory pójdą po Pana myśli, jakim będzie Pan burmistrz? Przede wszystkim jestem bardzo otwarty na ludzi i pomysły. Cenię niesłychanie ludzi twórczych. Nie obawiam się otaczać ludźmi mądrzejszymi ode mnie i korzystania z ich rad. Bardzo lubię pracę zespołową i to bardzo lubię i cenię taką pracę. Cieszę się, że możemy coś razem wspólnie zrobić. Druga rzecz. Proszę przyjrzeć się temu, co mnie, wiceprezydentowi, który często musiał wbrew swojemu po prostu szefowi realizować niektóre rzeczy, wymuszać. Czasami, no przyznam się, niektóre rzeczy musiałem używać lekkiego szantażyku. Ale dzisiaj efekt jest taki, że obecny prezydent miasta przez 4 lata dokładnie realizował to,
co ja mówiłem w grudniu czy w listopadzie 2010 roku, że mam niesłychaną satysfakcję, że niezależnie kto będzie rządził tym miastem, to będzie robił to, co ja mu zaplanowałem. I to się sprawdza przez te 4 lata. I no, i najbardziej zabawne jest to, że on w swoim programie w tej kadencji, w tych wyborach mówi, że będzie to kontynuował, bo nie ma innego wyjścia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu bardzo.